Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie przywitać Państwa, podziękować za zaproszenie i chciałbym powiedzieć, że jestem niezwykle zestresowany, ponieważ po tak wspaniałym wystąpieniu Pani Profesor trudno, mam wrażenie, mówić o tych rzeczach, o których chciałbym powiedzieć, bo prawo i zagadnienia prawne myślę, że mniej trafiają do naszej wyobraźni niż to, co jest konkluzją, prawda, że nie należy pić alkoholu na słońcu. Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć i poświęcić to moje wystąpienie tematowi, który budzi w Polsce wiele wątpliwości, a szczególnie na terenach wiejskich myślę, że jest niezwykle istotny, a mianowicie kwestii, jak możemy chronić nasze prawa, w szczególności, kiedy coś się zmienia w naszej okolicy, kiedy nagle jesteśmy zaskoczeni tym, że nasza wieś, miejsce, z którym byliśmy związani emocjonalnie, w którym żyjemy, zmienia swoje oblicze. Ja chciałbym przytoczyć taką historię. Niedawno byliśmy, jestem tutaj z kilkoma osobami z mojego zespołu, niedawno byliśmy w Gnieźnie i przyjechało kilka pań z jednej miejscowości, spod Gniezna, które zaczęły nam opowiadać, no, że żyły sobie w miłej, sympatycznej wiosce, w której były budynki byłego PGR-u i nagle się okazało, praktycznie rzecz biorąc z miesiąca na miesiąc, że a tu powstała ferma kurza wielka, a tu powstała ferma zwierzątek futerkowych, a tu ferma bydła i nagle życie w tej wiosce zmieniło się nie do poznania, wręcz stało się jednym wielkim utrapieniem. I mam wrażenie, że tego typu historie to jest doświadczenie wielu osób, że to, co nam się kojarzy właśnie z tym obrazem idyllicznym, z uprawą roli, z pewną tradycją i z pewnym stylem życia, nagle zmienia swój wymiar ze względu na to, że wieś zmienia swój charakter. No i powstaje pytanie, czy to ma coś wspólnego z prawami człowieka. Czy w tej sytuacji my możemy się w jakikolwiek sposób bronić, czy możemy jakoś reagować, czy być może przygotować się na tego typu sytuacje. Jeżeli spojrzymy na naszą konstytucję, jeżeli spojrzymy na umowy międzynarodowe, to mamy tam różnego rodzaju gwarancje. Mamy gwarancje do poszanowania naszego życia prywatnego. Mamy gwarancje dotyczące ochrony środowiska. Co więcej, jest nawet całe liczne orzecznictwo Trybunału w Strasburgu, które, można powiedzieć, określa tego typu sytuacje. Czyli z punktu widzenia praw człowieka, to, żebyśmy żyli w miejscu, które jest dla nas bezpieczne, które odpowiada naszym potrzebom, można uznawać za nasze prawo człowieka. Oczywiście problem polega na tym, że cóż z tego, że prawa mamy, jeżeli dana sytuacja się zdarzyła, jeżeli nie jesteśmy w stanie sobie z tą sytuacją poradzić. Wtedy być może to, co nas będzie bardziej interesowało, to o czym mówili wprowadzający do naszej dzisiejszej konferencji, a mianowicie kwestia odszkodowań, żądania zaprzestania danych czynności i pojawia nam się coś, co jest niezwykle ważne w porządku demokratycznym, a mianowicie sąd. Tak? Ten sąd, który musi niezależnie, bezstronnie osądzić naszą sprawę i sąd, który ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia tego, że gdzieś w okolicznej miejscowości jest budynek sądu i pracuje sędzia, ale ten sąd, który musi być niezależny, czyli nie może być poddany żadnym wpływom politycznym, wpływom biznesowym, wpływom lokalnym, wpływom z powodu tego czy innego czynnika politycznego, który gdzieś tam różnymi sposobami próbuje na tą niezależność sądu wpływać. Dlatego tak ważne jest w demokratycznym państwie, aby o tą niezależność sądu dbać, bo my przychodząc do sądu ze sprawą, być może czasami musimy się pogodzić z tym, że na wyrok trzeba poczekać, ale jednak zawsze musimy mieć poczucie, że będzie to wyrok wydany przez kogoś, kto jest absolutnie niezależny od jakichkolwiek wpływów politycznych. Jest to wartość, którą za wszelką cenę trzeba w Polsce bronić. Natomiast, proszę Państwa, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że czy nam się to podoba, czy nie, różnego rodzaju inwestycje drogowe, inwestycje energetyczne, inwestycje przemysłowe dotyczące masowej produkcji zwierzęcej będą się zdarzały, będą miały miejsce
będą też elementem wykorzystywania czy korzystania z prywatnej własności, pomnażania zysków, prowadzenia działalności gospodarczej. I teraz cały problem polega na tym, że w takich sytuacjach mamy najczęściej do czynienia z ważeniem różnych interesów, które są ze sobą sprzeczne. Czyli można powiedzieć, po to jest w tym zakresie nasz system prawny, aby te interesy ważyć, aby zapewniać też instrumenty, za pomocą których możemy rozstrzygnąć różnego rodzaju konflikty, które się pojawiają. I jeżeli byśmy spojrzeli, zastanowili się nad kwestiami właśnie dotyczącymi szczególnie ochrony środowiska, czy ochrony naszego bezpieczeństwa w tym środowisku domowym, to musimy pamiętać o tym, że jest cały szereg różnych instrumentów prawnych, które nam pozwalają na działanie. Bo przecież jeżeli spojrzymy na kwestie zagospodarowania przestrzennego, to ustalenie zarówno studium dotyczącego warunków zagospodarowania przestrzennego, jak i planów zagospodarowania przestrzennego, to nie jest proces, który powiedziałbym jest przeprowadzany tylko i wyłącznie przez odpowiednie władze, ale jest to proces, w którym mogą uczestniczyć obywatele, organizacje pozarządowe, organizacje społeczne poprzez składanie różnego rodzaju skarg, wniosków, zastrzeżeń. Jeżeli byśmy się zastanowili nad różnego rodzaju inwestycjami, to musimy pamiętać o tym, że są różnego rodzaju uregulowania, które tego dotyczą. Taka najważniejsza ustawa to jest ustawa z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. I ta ustawa daje bardzo konkretne uprawnienia, szczególnie organizacjom społecznym, jeśli chodzi o procedury strategicznej oceny oddziaływania danej inwestycji na środowisko, tudzież jeśli chodzi o postępowania, które dotyczą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prowadzenia określonej inwestycji i później jej oddziaływania na środowisko. Wreszcie mamy też taki instrument, który się nazywa konwencja z Aarhus. Aarhus, miasto na północy Danii, gdzie podpisano i przyjęto już dawno temu, prawie 20 lat temu, konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. To jest konwencja, która nie tylko została ratyfikowana przez nas, to jest także konwencja, która jest częścią prawa europejskiego i która też przewiduje cały szereg różnych uprawnień, jeśli chodzi o wpływ organizacji społecznych i ich oddziaływanie na środowisko. I teraz, proszę Państwa, te instrumenty są, te instrumenty istnieją, natomiast problem, który istnieje w naszej rzeczywistości, to jest taki, na ile my z nich jesteśmy w stanie korzystać. Na ile my jesteśmy w stanie oprzeć się na tych poszczególnych regulacjach prawnych i można powiedzieć konsekwentnie dochodzić uprawnień w różnych sytuacjach, opiniować różne rozwiązania, patrzeć władzy na ręce. I z tym moim zdaniem bywa różnie. Są środowiska, są wspólnoty, gdzie działa to naprawdę znakomicie, ale są miejsca, gdzie tak naprawdę dopiero w trakcie dowiadujemy się, że takie możliwości istnieją, albo dowiadujemy się, kiedy już jest często za późno na to, żeby cokolwiek opiniować. I ja bardzo się cieszę, że Państwo w czasie tego kongresu będą właśnie na te tematy rozmawiali, że będą się Państwo uczyli, jak z tego korzystać. Bo te procedury środowiskowe to nie jest wyłącznie tylko to, co można robić, bo to, co jest bardzo ważne w społecznościach lokalnych, to jest także możliwość korzystania z naszych praw konstytucyjnych, jak na przykład dostęp do informacji publicznej, czyli żądanie różnych informacji od lokalnych władz. To jest także korzystanie z możliwości prawa do petycji, czyli postulowania wprowadzenia określonych rozwiązań i w ten sposób egzekwowania, aby to, co chcielibyśmy jako członkowie wspólnoty lokalnej, zostało zrealizowane.
Natomiast, aby z tego korzystać, też to, co prawo, które nam w tym pomaga, to jest wolność zrzeszania się. Państwo wszyscy tutaj obecni są tym idealnym, można powiedzieć, przykładem, na czym polega wolność zrzeszania się. To, że państwo tworzą różnego rodzaju zrzeszenia, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia w obronie różnych interesów, bądź też w celu, aby się wzajemnie wzmacniać, aby też mieć lepszą reprezentację w stosunku do władz. Ale to, że organizacje istnieją, to nie zawsze oznacza, że one się angażują w proces tak zwany strażniczy, czy w proces kontrolowania władzy. Do tego często potrzebna jest wiedza specjalistyczna. Ja bardzo się cieszę, że w czasie tego kongresu będą z wami prowadzili warsztaty przedstawiciele, w zasadzie można powiedzieć ta szefostwo, wręcz bym powiedział, stowarzyszenia Watchdog Polska, sieć obywatelska Watchdog Polska, ponieważ oni doskonale wiedzą, jak te instrumenty kontroli władzy, te instrumenty szczególnie jawności, przejrzystości życia publicznego, stosować w praktyce. I chciałbym opowiedzieć taką historię. Niedawno byliśmy w Kłodzku, prowadzimy spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Pojawia się jeden dżentelmen, który mówi, no, że on właśnie ma tutaj doświadczenie w stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. No ja się tak pytam, czy ma pan jakieś problemy, coś może mógłbym pomóc? A on mówi tak, no tak, jak 10 lat temu zacząłem jako pierwszy w Polsce składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak władze lokalne mi odmawiały odpowiedzi na udzielenie informacji publicznej, to już generalnie tak wszystkich nauczyłem wokoło, że wszyscy mi udzielają informacji, tak? I że każde władze lokalne się nauczyły, jak ustawy o dostępie do informacji publicznej stosować. Do czego zmierzam? Do tego, że bardzo ważne jest, że w różnych środowiskach pojawiają się osoby, aktywiści, działacze, którzy wiedzą, jak stosować te różnego rodzaju metody kontroli władzy, metody dostępu do informacji publicznej i poprzez swoją konsekwencję, determinację, często odwagę cywilną, w pewnym sensie wskazują, że to nie jest kwestia widzimisię danego wójta, czy burmistrza, czy starosty, tylko to jest po prostu obowiązek prawny, obowiązek, aby udzielić informacji, która jest uznawana za informację publiczną. I dlatego bardzo ważne jest istnienie różnych organizacji pozarządowych, różnych osób, które się tym zajmują. Bardzo ważne jest nauczenie się i korzystanie z tych metod dotyczących kontroli wpływu na środowisko, konsultacji społecznych w tym zakresie, egzekwowanie tych obowiązków, ale także niezwykle ważne jest korzystanie z tych doświadczeń, tych organizacji, które już to potrafią, które wiedzą, jak to zrobić, które mogą państwu pomóc w takim, powiedziałbym, codziennym życiu, w codziennych sytuacjach. I też niezwykle ważne jest to, aby zdawać sobie sprawę, że wpływ powinniśmy mieć od samego początku, że nie powinniśmy czekać na to, aż już nam ta fabryka gdzieś tam czy ferma wyrośnie, ale od samego początku, kiedy pojawiają się tylko plany, już patrzeć na ręce, już sprawdzać, czy wszystko jest tak, jak być powinno i dążyć do tego, aby w tym procesie inwestycyjnym w sposób maksymalny wyważyć te różne interesy. Proszę Państwa, w sprawach, które trafiają do biura rzecznika, te problemy się pojawiają. My mamy często skargi od osób, które właśnie są zawiedzione, jeśli chodzi o sposób przeprowadzenia konsultacji społecznych, albo tego, są zawiedzione tym, że nie wiedziały o tym, że one były przeprowadzone, nie wiedziały, że mogą przystąpić do postępowania. I często wiedza o tym, że organizacja pozarządowa może być chociażby uczestnikiem na prawach strony postępowania administracyjnego, czy następnie postępowania przed sądami administracyjnymi, może być kluczowa do osiągnięcia sukcesu. Może być kluczowa do tego, aby doprowadzić do podważenia różnego rodzaju działań, które godzą w państwa interesy. I proszę Państwa, to, aby stać się organizacją, tą organizacją, która ma mandat przystępowania do postępowań, nie jest trudne. Nie trzeba zakładać nowych organizacji, nie trzeba nawiązywać jakiejś współpracy z wielkimi sieciowymi organizacjami. Czasami wystarczy
zmiana statutu i dopisanie do statutu, że celem działania organizacji jest podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska i to już będzie dawało mandat do tego, aby następnie ubiegać się o przyłączenie do postępowań i w ten sposób weryfikowanie decyzji administracyjnych czy innego rodzaju rozstrzygnięć, które są wydawane. Także proszę, jeżeli u Państwa dostrzegany jest jakiś problem, gdzie Państwo chcieliby się bardziej zaangażować, to proszę się nad tym zastanowić. Także nie zawsze trzeba zakładać organizację od początku. Natomiast chciałbym wskazać, że bardzo istotne jest też to, że nasze prawo nie zawsze nam we wszystkim pomaga. Bo możemy dyskutować o tych różnych możliwościach przystępowania organizacji pozarządowych do postępowań, czy żądania udzielenia informacji, czy udziału w konsultacjach społecznych, czy w pracach nad planami zagospodarowania przestrzennego. Natomiast czasami zdarzy się tak, że problem tkwi w ogólnie obowiązujących regulacjach lub ich braku. Jest taki jeden problem fundamentalny, który jest nam sygnalizowany z wielu różnych miejsc w kraju, a mianowicie kwestia odoru, kwestia smrodu. Tak? My w Polsce nie mamy w ogóle uregulowane, w jaki sposób należy określać dopuszczalne poziomy, dopuszczalne stężenia zapachowe, które wpływają negatywnie na nasze życia. Od wielu lat przedkładany jest postulat Ministerstwu Środowiska, aby to uregulować i wciąż ten postulat spotyka się w dużej mierze z milczeniem. A dopiero uregulowanie tej kwestii mogłoby pozwolić na lepsze uczestnictwo właśnie w tych wszystkich ocenach oddziaływania na środowisko, czy też by pomogło w znacznie łatwiejszym egzekwowaniu odpowiedzialności cywilnej, jeżeli gdzieś obok swojego domu mamy właśnie tą fermę, która cały czas smrodzi. Natomiast, proszę Państwa, warto pamiętać, że nawet brak tych regulacji nie powoduje, że nie możemy próbować dochodzić naszych praw na drodze odpowiedzialności cywilnej. Jest to możliwe, natomiast jest to trochę bardziej oczywiście utrudnione, jak nie ma bardzo konkretnych norm. Natomiast możemy też próbować podważać te rozstrzygnięcia, które zostały wydane, które odnosiły się na przykład do lokalizacji określonych miejsc, które tworzą ten przykry zapach. Tutaj chciałbym podać ilustracyjnie, że udało się wygrać jedną sprawę w Warszawie, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. To była sprawa dotycząca wysypiska śmieci kompostowni na warszawskim Radiowie, gdzie właśnie poprzez przystąpienie udało się wykazać, że wcześniejsze decyzje i zgody, które były wydawane na lokalizację tej kompostowni, były niezgodne z prawem. Także zobaczymy, do czego ta sprawa doprowadzi, ale sprawa ta pokazuje, że te możliwości istnieją. Proszę Państwa, dla nas to, co się pojawia w naszej praktyce i ze skarg, ale także z działań, które podejmujemy, to nie jest tylko kwestia smrodu kompostowni i tych inwestycji, które mają negatywny skutek na środowisko, ale też duży problem to są chociażby elektrownie wiatrowe. Przez wiele lat osoby się skarżyły do biura rzecznika na zbyt dużą bliskość farm wiatrowych w stosunku do zabudowań i ich oddziaływanie. Tutaj ustawodawca akurat ostatnio podjął działania w tym kierunku, aby to ograniczyć. Też się pojawiają sytuacje, kiedy linie energetyczne są zbyt blisko domostw. Jesteśmy zaangażowani w próbę rozwiązania takiego dużego konfliktu w miejscowości Bakałarzewo koło Suwałk. Nawet próbowałem podjąć coś w rodzaju negocjacji, mediacji z szefem polskich sieci elektroenergetycznych, ale niestety nie udało się to i sprawa jest obecnie w sądzie administracyjnym. To może być także, proszę Państwa, kwestia hałasu, który jest spowodowany przez imprezy masowe. To są bardziej problemy dużych miast, natomiast one też mogą występować w kontekście, jeżeli właśnie ta wieś cicha i spokojna, nagle zamienia się wieś, gdzie właśnie tak jak pan doktor Sadura mówił,
tylko część osób pracuje, ale na przykład sąsiad postanowił stworzyć, prawda, przedsiębiorstwo produkujące różne formy betonowe, tak? I ta betoniarka non-stop kolor działa i jednak zakłóca to, jak ta wieś funkcjonuje. I teraz, proszę Państwa, chciałbym w tym kontekście wskazać, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest tą instytucją, która może pomagać, tak? Oczywiście my nie jesteśmy w stanie zająć się każdą sprawą z równą uwagą. Ja liczę na to, że większość spraw w Polsce będzie załatwiane poprzez inicjatywę lokalne, organizacje pozarządowe, poprzez wsparcie adwokatów, radców prawnych i ich zaangażowanie. Natomiast to, co jest naszym głównym zadaniem, to to, że jak widzimy duże problemy, to to, żeby sygnalizować później te problemy poprzez tak zwane wystąpienia generalne, wystąpienia ogólne kierowane do poszczególnych ministrów. Podejmujemy często interwencje na szczeblu lokalnym, łącznie ze skarżeniem do sądów administracyjnych różnych aktów prawa miejscowego, które mogą negatywnie wpływać na prawa jednostki. Możemy podejmować działania polegające na interwencjach indywidualnych. Możemy niektóre sprawy badać na miejscu, aby w ten sposób też zdobyć większą wiedzę, ale jednocześnie poprzez zażądanie różnych szczegółowych dokumentów. I wreszcie to, na co chciałbym wskazać, to to, że bardzo ważne dla nas jest możliwość przyłączania się do różnych postępowań administracyjnych, bądź też wszczynanie postępowań administracyjnych. Niestety to, czego doświadczamy, to to, że nawet jeżeli mamy głębokie przekonanie, że interwencja jest konieczna i służy ochronie określonych wartości, ochronie interesów mieszkańców, to nie zawsze to się spotyka z należytym odzewem ze strony sądów. Taki przykład, który mnie bardzo niepokoi, to jest kwestia Puszczy Białowieskiej. W przypadku Puszczy Białowieskiej została wydana decyzja ministra środowiska o tak zwanym planie zarządzania lasu, czyli w jaki sposób będą następowały wycinki, jak ten las ma w przyszłości wyglądać. I ta decyzja została wydana pomimo tego, że nie przeprowadzono wymaganych konsultacji. Decyzja budząca sprzeciw ze względu na to, co dla nas wszystkich Puszcza Białowieska stanowi. Złożyłem w tej sprawie skargę do sądu administracyjnego, twierdząc, że plan urządzenia lasu to nie jest po prostu zwyczajne zarządzenie wewnętrzne ministra, ale on ma skutki dla nas wszystkich i w związku z tym powinien podlegać zewnętrznej kontroli. Zresztą powołałem się w tym zakresie na właśnie postanowienia tej konwencji z Aarhus oraz inne przepisy prawa europejskiego. Przyłączyło się do tego postępowania kilka organizacji pozarządowych, natomiast sąd administracyjny, wojewódzki sąd administracyjny podjął decyzję, że nie jest władny, nie ma kompetencji do rozstrzygania tego typu sprawy, że mamy do czynienia z tak zwanym aktem wewnętrznym. I uważam, że to jest niezwykle niebezpieczne, jeżeli powstaje sytuacja, w której wydawane są różnego rodzaju zarządzenia, które nie przybierają postaci decyzji administracyjnej, i one nie podlegają kontroli ze strony sądów, szczególnie jeśli oddziałują na sytuację nas wszystkich. I mam nadzieję, że ta linia orzecznicza się nie utrzyma, ponieważ moim zdaniem długoterminowo to będzie dla nas wszystkich bardzo, bardzo szkodliwe, już nie wspominając o losie samej Puszczy Białowieskiej. Dlatego chciałbym wskazać, że chociaż Rzecznik Praw Obywatelskich może podejmować różnego rodzaju działania, to jednak nic nie zastąpi głębokiej, porządnej polityki uwzględniającej różne racje, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym. Jednak jakby na to nie patrzeć, Rzecznik Praw Obywatelskich jest organem, który przede wszystkim jest tym organem interwencyjnym, ale też organem, który może instytucją, która może wspomagać obywateli, organizacje pozarządowe w dochodzeniu ich praw. Proszę Państwa, na sam koniec chciałbym Państwu przeczytać jedno postanowienie konstytucji, naszej konstytucji. To jest artykuł 5.
Artykuł 5, który mówi tak. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. To jest postanowienie, które ma bardzo ważne znaczenie, ponieważ ono określa zadanie państwa. Ochrona praw i wolności obywatelskich to nie jest tylko i wyłącznie nasze narzędzie obrony przed władzą, ale to jest także zadanie państwa, że wszystkie polityki państwa powinny być prowadzone w taki sposób, aby nam zapewniać możliwość egzekwowania praw, które nam przysługują. Konstytucja też mówi, że zapewnia, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Znowu, to jest zasada ustrojowa, że polskie państwo w takim kierunku powinno działać i tak powinno prowadzić polityki publiczne, a nie jest to żadne, że tak powiem, wydumane żądanie jakiejś grupy, która na to stawia. To jest zadanie państwa, którego egzekwowania, którego poszanowania możemy się domagać. I warto, wydaje mi się, o tym pamiętać w naszych działaniach i na tym też opierać naszą aktywność, że tak długo jak jesteśmy obywatelami, to jesteśmy obywatelami nie tylko raz na 4 lata, kiedy odbywają się wybory, kiedy rozliczamy naszych włodarzy lokalnych, ale że mamy cały szereg instrumentów. Wolność zrzeszania się, dostęp do informacji, prawo do petycji, prawo do skargi, możliwość udziału w różnego rodzaju konsultacjach, aby właśnie tą naszą obywatelskość udowadniać każdego dnia. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.